Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Marta. Dzisiaj chcę Wam przedstawić, jak wykonam transfer na podobrazio. Potrzebujemy do tego transfer żel, ja mam akurat ze Stamperii, pędzelek, koszulkę, no oraz nasze wydruki. Wydruki koniecznie muszą być z drukarki laserowej. Po ułożeniu wydruków na płótnie bierzemy się za przyklejanie. Za pomocą pędzelka bardzo dokładnie musimy rozłożyć nasz żel na podobraziu. Musi on po prostu wejść w każde jakieś tam zakamarki. Jeżeli tego nie zrobimy, to po przyklejeniu gdzieś tam może być jakiś po prostu malutki element, gdzie nasz wydruk się nie przyklei. I wtedy będziemy po prostu mieli jakąś szparkę, dziurkę, gdzie transfer nie będzie przyklejony. Za pomocą szpatułki dokładnie wyciągamy wszystkie możliwe bąbelki, jakie nam się zgromadziły pod wydrukiem. Wykonujemy tą czynność tyle razy, ile potrzebujemy, ile mamy wydruków. Ja powiem Wam, moi kochani, że no bardzo Was przepraszam za te przyspieszenie, ale filmik by był no po prostu za długi, zanudziłabym Was, gdybym to nagrywała w tempie oryginalnym. Co chciałabym jeszcze powiedzieć? Te podobrazie będzie prezentem dla mojej teściowej. Są na nim wszyscy wnukowie mojej mamy i to będzie taki prezent z okazji Dnia Babci. Co jeszcze powiem? Jest to taki pierwszy element mojej pracy, te wydruki, ponieważ chcę jeszcze tutaj dodać jakieś miks mediowe elementy. Dokładnie jeszcze nie wiem co, ale wszystko wyjdzie, jak to mówię, w praniu. Jest to po prostu pierwsza część tego, co robię z tym podobraziem. A jest to właśnie, są to właśnie wydruki z drukarki laserowej i będą transferowane na tym podobraziu. No i cały czas wykonujemy tą całą czynność. Przepraszam, gdzieś tam moje dzieci pewnie słychać w oddali. I tak... Dokładnie rozprowadzamy żel na podobraziu, przyklejamy. Koszulka, szpatułka, dokładnie wyciskamy. Wszystko ładnie musi być przyklejone. Gdy już wszystko poprzyklejam, będę musiała zostawić to do wyschnięcia. Ja zostawiam na około dobę i wtedy wiem, że wszystko dokładnie wyschło, wszystko dokładnie się przykleiło i bez żadnych obaw będę mogła zacząć moje rulowanie. I już ostatni wydruk. Dokładnie. Wszystko rozprowadzamy. Tak, przyklejamy. Mi tutaj gdzieś koszulka się lekko zabrudziła i musiałam ją przyciąć. No i to tyle. No. Gotowe, poprzyklejane wydruki na płótnie. I zobaczymy się za dobę. Znaczy dla mnie będzie doba, a dla Was to będzie chwilka. Pa!